Hej! Witajcie kochani na kanale Parakulinarni. Wiem, że się stęskniliście, dawno nas tutaj nie było. Przerwa była związana z przeprowadzką, ale dzisiaj nagrywamy po raz pierwszy w nowej kuchni. Po raz pierwszy w nowej kuchni i będzie to przepis już taki iście zimowy, a mianowicie będzie to karpówka pod pierzynką. Myślę, że świetnie ten przepis sprawdzi się Wam na imprezie andrzejkowej, także zapraszamy Was do gotowania z nami. Do przygotowania naszego przepisu będziemy potrzebowali karpówki, żółtego sera, majonezu, polecamy wybrać taki, który jest niezbyt octowy, pieczarek, cebuli, a także przyprawy, sól, czosnek granulowany, pieprz oraz olej. Zaczynamy od rozbicia delikatnie karpówki. Wszystkie przyprawy sobie wymieszamy, zrobimy z tego taką marynatę. Mięso nacieramy równomiernie przygotowanymi przyprawami i tak zostawiamy, aby się zamarynowało przynajmniej przez godzinę. Marynując mięso nie przesadźcie z solą, ponieważ będziemy mieć także słone dodatki. Podczas kiedy mięso nam się marynuje, przygotowujemy resztę składników, obieramy pieczarki, my ich nie myjemy, żeby one nie nasiąkły wodą i następnie kroimy je w plasterki. Cebulę musimy pokroić sobie w kostkę. Pieczarki posmażamy na suchej patelni, ponieważ one puszczą wodę, więc żeby ich nie było za dużo, możemy je rozdzielić wtedy na dwie patelenki. No, kiedy już nam pieczarki się obkurczyły, no to wszystkie przerzuciliśmy na jedną patelnię i taki trik, żeby się fajnie przerobieniły, to jest dodatek odrobiny masełka, wtedy mają taki bardziej maślany smak. I zaraz się fajnie przyrumienią. I na koniec jeszcze dodajemy odrobinę soli. Na tej samej patelni rozgrzewamy olej i podsmażamy cebulkę. Kiedy nam się cebulka już zeszkliła, dodajemy również soli, żeby jeszcze trochę zmiękła. I jeszcze chwilę podsmażamy. Przesmażoną cebulkę dodajemy do pieczarek. Wszystko razem połączymy. A tą patelnię wystarczy tylko przetrzeć papierem i zaraz będziemy na niej podsmażać mięso. Na patelni rozgrzewamy odrobinę tłuszczu. No. Na bardzo rozgrzaną patelnię wrzucamy karpówkę. Chcemy, żeby ona nam się zamknęła, zarumieniła i wszystkie soki zostały w środku. Pachnie. Po około minucie przewracamy na drugą stronę. Zarumienioną karpówkę przekładamy na blachę do pieczenia wyłożoną papierem. Na mięso wykładamy taką solidną warstwę pieczarek z cebulką. A na górę kładziemy po jednej łyżce majonezu pudliszki. Ma on delikatną, kremową konsystencję, więc fajnie nam tutaj zagra z resztą składników. Rozsmarowujemy go. Jeszcze może trochę dodamy. Te duże pojemności są fajne akurat czy na święta, czy jak robicie właśnie większą imprezę. No i na górę jeszcze posypujemy serem. No nie powiem, jest tutaj trochę kalorii, ale jest zima, trzeba mieć dużo energii. Poza tym raz na jakiś czas można sobie pozwolić. No i idealnie na imprezę. Na imprezę. Się sprawdzić sam raz. Całość przykrywamy folią. I wstawiamy do piekarnika rozgrzanego na 180 stopni na jakieś 40 minut. Po 40 minutach zdejmujemy folię i wstawiamy jeszcze na jakieś 10 minut, aby nam ser się teraz przypiekł z góry jeszcze. I tak wyglądają już upieczone karkówki. Możemy je podawać z chlebkiem, z ziemniakami pieczonymi, z frytkami. Z jakąś sałatką. Również najlepiej smakuje na ciepło, ale na zimno też się sprawdzi. No i tak kochani, prezentuje się gotowa karkóweczka pod pierzynką. Tak, ja sobie ukroję tutaj z boku. No i test smaku. Ukroję sobie tutaj kawałeczek. Już ją wcześniej próbowałem przed chwilą, jak tylko wyszła z piekarnika. Mięciutka. Chyba nigdy nie jadłem bardziej miękkiej, soczystej karkówki niż właśnie z tego przepisu. Ten majonez sprawia, że właśnie ona jest taka krucha, a zarazem wilgotna. No po prostu petarda. Moim zdaniem, jeżeli zrobicie taki przepis na jakąś imprezę, na pewno zaskoczycie swoich gości i będą chcieli od Was ten przepis, więc podajcie im link do naszego kanału wtedy. Naprawdę bardzo fajny przepis imprezowy. No mówię, karkóweczka jest bardzo krucha, bardzo soczysta.
pieczarki, cebulka, ser, wszystko majonez. Wszystko przy nogami. Pyszne, naprawdę pyszne, mówiłem, zarówno na ciepło, jak i na zimno będzie dobrze się spisywać. Nie jest to ciężkie danie do zrobienia. Możecie sobie wcześniej na przykład przesmażyć karkówkę i tylko na godzinę przed przyjściem gości wstawić ją do piekarnika i zaskoczyć ich właśnie takim daniem. Także kochani, dajcie znać, jak Wam smakowało to danie. Jeżeli uraczycie nim swoich znajomych, to napiszcie koniecznie, jaka była ich reakcja. Podzielcie się z nimi również przepisem, bo tak samo Jacek dostał ten przepis. Tak, ten przepis wykradłem od mojej cioci, bo właśnie kiedyś u niej na imprezie to danie nam zaserwowała. Ja byłem w szoku, że jak można tak pyszną karkówkę zrobić kruchutką. I właśnie specjalnie dla Was go wykradłem od jej córki. Mam nadzieję, że się ciocia nie pogniewa, że ten przepis puściliśmy dalej. Raczej nie, no skoro takie dobre, no to tak. Trzeba dawać to w świat dalej. No i kochani, subskrybujcie kanał, dawajcie w komentarzu znać, co chcielibyście jeszcze zobaczyć. Może jakieś wigilijne, świąteczne przepisy. Widzimy się niebawem, pozdrawiamy Was serdecznie. Trzymajcie się, pa! Pa!